Za nami trzecia edycja gminnego konkursu ekologicznego odbywającego się pod hasłem Miej zasady, segreguj odpady. Jego rozstrzygnięcie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej, gdzie salę gimnastyczną placówki zdobiło około 35 prac nadesłanych przez przedszkola, szkoły podstawowe oraz oddziały gimnazjalne. Szkoły mają za zadanie, jedno z wielu zadań, propagować właśnie ideę segregacji odpadów, dbania o środowisko naturalne po to, aby to środowisko było dla nas jak najbardziej korzystne do życia. Pomysłodawcą konkursu jest wójt gminy Wiesław Kozłowski, dawniej nauczyciel biologii. Podkreśla, że poprzez tego typu konkurs chce propagować ideę segregacji śmieci jako świadomego działania proekologicznego. Wdrażanie wśród dzieci, młodzieży, jak również wśród dorosłych, edukacyjnej postawy, a nade wszystko edukacyjnej postawy środowiskowej, gdyż jeżeli sami nie zadbamy o nasze środowisko, nikt za nas tego nie zrobi. Nasi uczniowie chcą się zawsze wykazać czymś innym. Wójt również podchodzi do tego kreatywnie i za każdym razem zmienia, co to ma być zrobione, czyli w poszczególnych kategoriach są różnego rodzaju warunki wykonania pracy. Czas oczekiwania na wyniki umilała wszystkim część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Łoniowej. Jej tematyka przypominała, jak istotną sprawą stała się w obecnych czasach kwestia ochrony środowiska. Makiety ukazujące ekologiczne działania gminy Dębno, meble, wyposażenia domowego, takie jak pralki, lodówki, toaletki, a nawet gry planszowe. Wszystko wykonane z surowców wtórnych. Po prostu są wspaniałe, jestem pełen podziwu dla tych wszystkich, którzy je wykonali. Szkoły, które wzięły udział w konkursie, zostały odpowiednio docenione. Otrzymały dyplomy, wartościowe nagrody, a za trzecie, drugie i pierwsze miejsca przyznano czeki pieniężne o wartości 1000, 2,5 oraz 5000 zł. Mam nadzieję, że te czeki zostaną zrealizowane w prawidłowy sposób dla polepszenia bazy dydaktycznej poszczególnych szkół. W kategorii przedszkola pierwsze miejsce zdobyło publiczne przedszkole w Łoniowej za pracę pod tytułem Królowa Śniegu. Z surowców, które pochodzą z gospodarstwa domowego, można stworzyć coś pięknego. Czy ty dbasz o środowisko? Tak. A co to znaczy? Jak można dbać o nie? Sprzątając. W kategorii klas od 1 do 3 miejsce pierwsze zdobył zespół szkolno-przedszkolny z Łysej Góry. Kto pracował przy tej pracy? My, cała nasza klasa i pani podklejała klejem na gorąco. W kategorii trzeciej szkół podstawowych klas od 4 do 7 zdobyli gospodarze spotkania. Publiczna szkoła podstawowa w Łoniowej. Cała klasa była tutaj zwarta, współpracowała. Wszyscy wspólnie pracowaliśmy nad wykonaniem tej pracy. Co tam się znajduje? Jakie elementy użyliście? Użyliśmy butelek, użyliśmy też trochę styropianu, dektury, kartonu i zakrętek. W kategorii gimnazja miejsce pierwsze wywalczył zespół szkół w Porąbce Uszewskiej. Młodzież to zespala, że coś fajnego się dzieje. Można zrobić, coś się dzieje. Możemy spędzić czas, a przy okazji ratować ziemię. Miej zasady, segreguj odpady. To konkurs, dzięki któremu już od najmłodszych lat kształtuje się właściwe postawy wobec środowiska, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. Jednak jej postawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko, co go otacza. Paulina Kuczera, Tarnowska TV.